Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy zlecenie takie dosyć ciekawe. Jestem w parafii świętego Stanisława Kostki w Mrokowie. Razem z Jackiem będziemy czyścić tapicerkę obicia ławek oraz krzeseł w kościele tutaj. Musimy je odświeżyć, idą święta wielkanocne, żeby w parafii było fajnie, czysto, pachnąco. Pomożemy. Czekam właśnie na Jacka. Jacek będzie za około 10 minut i będziemy się rozpakowywać. Pokażę, jak to wygląda. No, kościółek bardzo ładny. Czekamy na Jacka. Ksiądz proboszcz pokazał mi już, gdzie mamy zasilanie, gdzie woda, gdzie wszystko. Wyczyścimy tutaj ławeczki. Właśnie te ławeczki będą tutaj prane, czyszczone. Widzę, że są i plamy, różne historie. No wiadomo, przychodzą wierni, to i się brudzi. Zabrudzenia są różne takie, o, plamy. To wszystko ładnie pousuwamy. O, tutaj mamy takie i takie ławki tutaj z boku. Też są ławy. No i z drugiej strony tak samo. Tam za Chrystii mamy właśnie wodę. Jacek już przyjeżdża. Teraz wam pokażę, czym przyjedzie. O, już Jacek jest. Jacek jest. Jacek, czemu ładą nie przyjechałeś? Kręcę daily vloga dzisiaj z naszego zajęcia. Witam cię serdecznie. Witam. Jacusia to już znacie z naszych filmów poprzednich. Ksiądz proboszcz nam właśnie włączył piec gazowy, przygotował wszystko tutaj, gdzie woda, gdzie to, mamy gniazdka, więc będziemy działać. Zaczynamy zaraz tutaj odświeżanie kościoła, tutaj parafii w Mrokowie, świętego Stanisława Kostki. Zobaczycie dalej, jak to nam idzie. Robimy przegląd tutaj ławeczek, to jednak są plamy woskowe ze świec tutaj, więc właśnie je pousuwamy. Tak, tutaj też coś. Ten kościół bardzo ładny. Tak, bardzo ładny. Jest taki przestronny, fajny. Te ławeczki, Jacek, najlepszej kondycji, nie? Jak się wydaje. Chyba te z boku. Chyba. No bo najmniej, bo tu zawsze tylko przeważnie tak. Przy niedzieli i świętach ludzie się dają. No tak, tak. Te są bardziej eksploatowane, to jest zdecydowanie. Mhm. No i tu w konfesjonale jeszcze mamy w jednym i w drugim. Tam jest tapicerka meblowa. Taka, wiesz, obiciowa. O, tutaj, zobacz, to możemy też odświeżyć od razu, bo to jest też do zrobienia, nie? No. Nie, co ty, nie będziemy się spowiadać. Dzisiaj możemy najwyżej wyczyścić. No, no dobra. No to co, wyciągamy sprzęt? Mi się wydaje, że chyba trzeba, nie? No tak. No dobra, to działamy. Podjęliśmy, to będziemy wykonywać. Dobra, no to zaraz zobaczycie, co jak to wyszło. Jacek już stanowisko przygotowane jedno. Będzie ściągał teraz susem. Ja tutaj dużą Sabriną Maxi będę robił to. Zaraz zapryskamy i będziemy ściągać, czyścić ławeczki. Jacek jeszcze ściąga. O, idzie. Thank you.
Tutaj mamy plamy z wosku. Ja zaraz wezmę odtlamiacz, pokażę Wam, jak usuwamy tutaj te świec, właśnie te zabrudzenia. Najpierw je namoczymy troszeczkę, może trochę więcej, bo to... O, tutaj mam taki odtlamiacz, popracuję to chwileczkę. Patrzymy, o. I one się powolutku, o, zaczyna, już zaczyna się plama z wosku rozpuszczać, widzicie? O, tak. I potem, jak już ruszy ten wosk, to wypłuczemy i plamki będą znikały. O, widzicie, jak ładnie to się wszystko usuwa powolutku. O, ławeczki już część uprana, więc podsuszamy tu dry podem, a tutaj promieniowym wentylatorem. O, będą sobie wysychały. Jesteśmy już w połowie roboty, prawda, panie Jacku? Tak, no to już lwia część zrobiona, więc działamy dalej. No już praktycznie koniec tego wszystkiego. No, woda, kolor z ławeczek. Jacku, no więc jak? Dobrze, w gruncie robota zrobiona, prawie że. Tak, ksiądz proboszcz zadowolony? Tak jest. No, to najważniejsze, i parafianie będą mieli czysto. Nabożeństwo, teraz akurat święta wielkanocne, to idealny czas, żeby takie coś zrobić. A to jest parafia Adama, więc będzie się tutaj gorliwie modlił przez całe Wielkanoc. No chyba tak trzeba będzie zrobić. No i koniec, zrobiliśmy to. Tak jest. Zrobiliśmy wszystkie ławeczki, jest czysto pachnąco. Teraz będzie schło, widać, że pogoda no jest teraz dużo lepsza niż rano, tak jak żeśmy zaczynali. Więc będzie schło szybciutko. Zresztą tak jest. W kościele jest dosyć dobra wentylacja, więc ławki wszystkie powysychają. Nie ma śladów po wosku, po świec, innych plam. Myślę, że wszystkim się będzie podobało. Subskrybujcie nasz kanał ProShop TV. I do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.